Ale mi się nie chce! O, a wam się chce? Jak tam na kwarantannie, byki? Co tam, Bilon? Przywitamy, o Jezus Maria. Siemano, byku, no hop. Siema! Słuchajcie, jest tak, że pierwsze dni siedzenia na chacie... O, siema. No nie były takie, jak teraz Bilon zaprezentował, tylko były weselsze. Grałem w gry, było dobrze. Ale powiem wam, że po... W tych 3 tygodniach, no cińczko, tak Bilonku? Ty no nie wiem stary, co ty mi tu robisz. Tak? Co ten stary mnie tu męczy? Ble 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 ble. A ja tu wlazłem na biurko i nie wiem jak mam zejść. Ple 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 ple. I co, animalsów wezwiecie? Nie przyjadą, jest wirus. Dobra, chodź. Hopla. No i zapraszam na dół. No naprawdę Bilon, zapraszam na dół. Byku, serio mówię. O. Mądry piesek. Nie dajmy się, słuchajcie, temu. Wytrwajmy dzielnie siedzenie na chacie. Jak chcecie mieć co robić, to z racji tego, że ja nie mam co robić, to zagrajmy z Gimperem ostatnio 5 filmów jednego dnia się nawet pojawiło. Gramy w League of Legends i kosze typów Garenem. Gramy sobie w Don't Starve'a. Mountain Blade'a nowego sobie gramy. Gramy sobie w Yes Your Grace. Dużo fantastycznych gier, więc w ogóle kliknij sobie tutaj i sprawdź. Polecam, bo codziennie 3 do 5 filmów się tam pojawia. Wiecie co jeszcze polecam? Zaczynać tego Overwatcha. Na grupie wykonaliście wiele pięknych prac, między innymi związanych z jedynym eventem, który chyba się odbył w ostatnim czasie, czyli Fame MMA 6. Osobiście jestem największym fanem kompilacji z nafuraną Zusie. Szelaki. Tuturu, tututu, tututu. Kurde, to te przedtreningówki od Adbustera, słuchajcie, no. Nie, sędzia, 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 a ja mu nie. Trzeba uważać z przedtreningówkami, słuchajcie. Tak jak trzeba uważać z wiruskiem, kochani, więc ja wiem, że każdy wam to wszędzie wałkuje po 500 razy, ale raz jeszcze przypomnę, bo jest trochę tak, że im dłużej trwa ta kwarantanna, tym łatwiej pewne rzeczy zapominać o nich, albo jakoś tam zignorować, albo luźniej podchodzić, szczególnie, że jutro chyba ma być 17 stopni, a pojutrze 19, to postarajcie się mimo wszystko zostać na chacie, myjcie te łapy, noście rękawiczki, jak gdzieś wychodzicie, pilnujcie tego unikania kontaktów, no i nawet jak szlak was trafia, no to jakoś to musimy przetrwać, nie? Tak generalnie jako Polacy nie radzimy sobie źle. Okej, okay, więc postarajmy się tego nie spieprzyć. Słynna koszula z guzikami, ktoś tutaj wrzucił z Rafoniksem. Rafoniks niestety, kurczę, dostał oklep, ale bardzo ładna walka, więc bardzo szanujemy. Kiedy babcia powie, że przystojny z ciebie kawaler. To, że bestia wygrał z Najmanem, to jest top 10 comebacków w anime. Paris Platynow po roku w Rosji. Kurde, to hardkorowo, nie? To na mnie mówiliście jajko. O, tu se Kitek ogląda, jak gram w Don't Starve'a, no, zagrajemy z Gimperem. To sztosik. Wiktoria wrzuciła. Ja zrywam z dziewczyną, bo koleżanka powiedziała, że mnie kocha, ona, okej. Koleżanka mówi, że jednak nie jest jeszcze gotowa. Też ja, chcę wrócić do byłej. Moja była, no i co, pajacu? Było oczywiste, że tak to się skończy. Alert RCB, koronawirus, wiatr. Rafał narysował mnie tutaj takiego szalonego w ramach fanartu z Hashtag Team Play. Był inny koncept, ale tak jest i ciul. Bardzo ładne. To jest dobry moment, żeby sobie przejrzeć. Nadsyłajcie, słuchajcie kolejne, to będziemy sobie regularnie przeglądać. Idziemy od najnowszych. I tu Aleksandra mi przemalowała marynarkę i tak mi narysowała od zera, bardzo ładne. Daniel tutaj wrzucił screena, że proszę bardzo, Play nawet w ogłoszeniach tutaj od sieci się zmienił na Play, zostań w domu i to jest fajna inicjatywa. To mi się bardzo podobało, jak Rafał mnie tutaj narysował jako takiego, kurczę, magika. No chciałbym być tak wysoki i tak szczupły, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Krzysztof sobie narysował bucika. Air Jordan Retro 1 X-Play. Martyna narysowała słodkiego fanarta. Filip zawstydził Picassa. Jagoda, zrobiłaś prześliczną pracę, jak jestem z Bilonkiem i bardzo mi się to podoba. Piękne. Pozdrowienia lądują także dla Kacpra, Fabiana, Justyny, Kingi, Kornela, Marcela, Filipa, Mateusza, Kuby i pracę Julki chyba już oglądaliśmy, ale ciebie też, Julko, pozdrawiam. Przeróbki z tymi ziomeczkami są strasznie śmieszne. A nie wiem, czy kojarzycie, to jest muzyka z czegoś, co się nazywało Best Beat Eva. Kiedyś na YouTubie był taki ziomek, co się nazywał Arohemix. Ja o tym chyba już kiedyś opowiadałem. Wszyscy YouTuberzy do tego tańczyli. Best Beat Eva. Arohemix Mode. Turn it on. Michał, zadanie! Tutaj Monko, siemanko, 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 tutaj Monko. Wow, grubo tutaj, nieźle.
Tańczymy z Rockensem. Śmieszne to były czasy. Aha. Co za łby. Co w ogóle to jest? Głupie jak 150. Aha. Cyk. Będzie hardcore dobry grany. Jak to jest filmik z YouTube'a. Tam pasek na górze widać. Czy Google Street View czy coś. Zabawne. To dąży, że dzisiaj ten tytuł został sponiewierany przez kurwa youtuberów, którzy się kąpią w slajmie w tysiącu kulek. Wait a minute! Skakuję do basenu z fiszem. Jest zabawnie, cały kurczę z fiszem. Who are you? Nie wiem o co chodzi. W sensie, kumam sens kompilacji i za co pan czują, ale czy to jest bycie boomerem? Przepraszam. A to się wywali i będą typy z trumnami, tak? Coś powoduje, że jeżeli oni zaczynają tańczyć chwilę przed tym, zanim danej osobie coś się stanie, to jest z tym coś zabawnego. O, koniec już, no sorry. Bardzo ładne, ej, w ogóle kozak, to jest ta megalomania, nie? Śliczne, podobało mi się. Jezus, dziwne strasznie. Dobra, lecimy freestyle, muszę tu człowieka monstera wziąć. Elo, stary leży na jebany na wersalce. Stara przez ser sobie tu na tarce. Twój stary kręci się jak bebel w pralce. Rozjeżdżał se kurde, wszystkie płaskie jakbym jechał sobie walcem. Wjebałem się tutaj tańcem. Twój stary jest obcerańcem. Rozjeżdżał se kurde, podobało mi się. Potem ujebane palce, cały plan napisałem sobie tu na kartce. Twoja stara niesie pierogi ze wsiadce. Ej, tu patrzcie jaka kozak miniaturka. Film od użytkownika Anna Maria Saj. A co to jest w ogóle? Lewa olejek na stopy Jezusa, na głowę Jezusa. Szkoła ducha, chrześcijański e-learning. To wszystko są różne... Czemu mi się to wyświetla w proponowanych? Które są też zresztą nazwane w Słowie Bogu. Może o czym będzie następnym razem. To trąbisz, ubie. Pani się też obróciła nawet. Każdy z tych rodzajów chwały... Lepsze niż lekcje na TVP, nie martwcie się. Pozdrawiamy panią Annę. Jezu, co tu są zaproponowane? Chwaliła się Porsche, a teraz prosi o wsparcie finansowe. Katedra Prawa Rzymskiego, Pacta Servanda Sunt. Płonące BMW na barierce. Mulcher w głębny L5 250. Kozak, to w ogóle po co przeglądać memy, jak mamy... Jak jest mulcher w głębny. Ale on będzie to mielił wszystko, te drzewa. Pokaż mi to. Ale to jest satysfakcjonujące do oglądania. O, cholera. Ło, ale wciągnęło! Trawę patrzcie jak robi. Ej, jestem z miasta, nie widziałem nigdy takich rzeczy, dobra? Ło, i tu wyrównuje teraz jeszcze tym sobie tak daje. Stream przed Tobi Tryhard Thursday. Ziomek masz trzech oglądających, będę piątym. Nie ma kamerki? Dobra, to idziemy. To nie dziwię się, że masz czterech oglądających. Najlepsza lekcja angielskiego w TV. Hello, my name is Jason. Cześć, jestem Zbigniew. And this is your favorite English lesson in television. I to jest twoja ulubiona lekcja języka angielskiego w telewizji. Zabawne. Dobra, czekajcie, muszę wrócić na hajsy jakoś, bo poleciałem po tym mulcherze głębnym i jakoś tak popłynąłem dalej z flow, ale wesołe to było. Łos stary. No kurde, zazdro. Zawsze się chciałem nauczyć grać na gitarze elektrycznej, ale jakoś mi się nie chciało to zabierać. Szanuję, podziwiam. Masz lekcję. Twój stary w tle. Wojty co odwalił? Goły z tym pucharem. No cóż, no, tak trzeba żyć. Ma wiatr, ma wiatr. Gdzie on wyląduje? Wylądował! Niesamowite, jak pięknie wylądował! Szalony Michael. A Paweł będzie skakał, tutaj mamy 1,50 m. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Kurwa, i pan Paweł. Hej, pan Michael. Dawaj, Marek, to już się kameruje!
Ej, piątek. Z kierownicą, dawaj. Nie, kurwa, ciało. O kurde, rzeczywiście. Dobrze zmontowane. Tam co się dzieje w tym oknie. Impreza, dobra. Słuchajcie, na spiętra niżej. Chciałem to zrobić. A widzisz, że ja faktycznie mogę tak zrobić tu? Tylko muszę pilota znaleźć. Bo mam lewy, potem moje b***e palce. Cały plan napisałem sobie tu na kartce. Dobra, tylko moment, bo nie mam... Pilota szukam. Kurde no. Dobra, sorry, jednak was okłamałem. Nie wiem, gdzie mam pilota od LEDów. Hartek Skillsy, 30.03. Bardzo fajny, Kuba. Ten, co tu podogrywał jeszcze. Zajebiste, świetna robota, podoba mi się to. Minecraftowa wersja. Co tak? Koronka 2 i V, Kordian Szwarc. No piękne, tylko dlaczego mi takie rzeczy wyrzuca w polecanych? To są hashtag skillsy. No pięknie. O Boże, stara, zaczyna się wydzielać na ojca, ja. Jakaś masakra. Messiego chcę tu kurwa oddawać, się połam skurwysynie. Czemu teraz zrobić? Dobrze ci kurwa tak. Idź pisz kurwa. Jak nie będzie ten kurwa telewizor działał, to się rozpierdzę. Masz to naprawić. Co jest z tobą nie tak, byku? Co jest to mnie tak w ogóle? Tamten filmik był nagrany w 3 minuty, tutaj macie więcej skill up, staram się, żeby było szybko, jak wiele z was prosiło. Co to się dzieje? Jak, ile ty masz lat, że ty umiesz takie rzeczy? To jest tak jak trochę, wiecie, Billie Eilish ma 16 lat i się dogrywa tam do filmów o Jamesie Bondzie, jakby. Jak miałem 16 lat, to biłem po krzywe patykiem. No dobra, no może nie, ale grałem w Lola, no. Też tak umiem, Jarek wysłał. Bonus. O, skubany w ogóle. Ale zazdro. Jezu, jak ty masz palce zwinne i rękę. Pozdrawiam twoją dziewczynę, byku. Dycha, no proste, że dycha. Kurde, co za jazda w ogóle, ale zazdro. Sztosik na maksa. Prawnie, Karol, ja szanuję. Bałem się, że będziesz kolejnym nastolatkiem, który spowoduje, że zastanawia się nad sensem swojego życia. Ale ogólnie git. Do wszystkich hejterów, za 4 dni zagram coś trudniejszego. To on to w sobotę napisał chyba, tak? Tu ile komentarzy? 900 komentarzy w ogóle na ten. No to czekamy, Karol, aż zagrasz coś trudniejszego. Ja to szanuję. Hashtag skillsy. Wziął kartkę, wyrzucił. Czapa. Ta muzyczka mi przypomina, moi drodzy, że trwa wielki challenge, 2 miliony subów do końca kwietnia. Przebiliśmy ostatnio 1,8 miliona suba w marcu, robiąc w ogóle mega dużo subskrypcji, powiem wam ile. W marcu 57,5 tysiąca subów prawie zrobiliśmy. To jest kozak wynik, mega wam kochani dziękuję, lecimy dalej. 1,8 miliona na liczniku, to w kwietniu musimy zrobić tylko 199 tysięcy i stary Gimper i Gimson wracają do dzieła. Gimper 2 miliony subów, a to prawda akurat. Freeze plus pszczoła równa się frisbee? Freeze plus pszczoła równa się frisbee. Frisbee, okej, dobra, mam to.
Nawet śmieszne. Hajsownicy, Paris Platynow prowadzący Overka, to prawda. Gimpson, Gimper, Tomasz Działowy, kurwa to meczek, no jedziemy. Bilon, kubek żółty, kubek czerwony, reszta kuchni, blat, fiolki, pizza, karton, krzesło. Hejsownik, introwespieczny legenda. O, tu zamienieni. To śmieszne, bardzo dobra pizza w ogóle była. Przydyję na tej kwarantannie, nie wybronię się, słuchajcie, będę robił znowu challenge na sześciopak. Osoby poniżej 18 roku życia, wyjście z domu. 16 lat później. Ten Gatsby. A, tu na Prima Pris coś stawił Parisa. Ja, daj spisać zadanie, kolega, och, tylko coś zmień, bo się kapnie. Moja praca, praca kolegi. To śmieszne. Hardtack Skillsy. Hej, z racji panującej przerwy postanowiłem odświeżyć swoje hobby. Ręcznie grawerowana szklanka z Wilsonem i Chesterem z Don't Starve'a. Ale prześliczne. Boże, Bartek, piękne. A teraz ja jeszcze w Don't Starve'a siedzę i gram. Coś pięknego. Wszyscy zostają w domach. Włamywacze. Not stonks. Remember this guy? This is him. Now feel old yet? Co to tu bokiem? Co? A może też byś coś zaśpiewał? Chodźcie, damy pała jedna od rana, więc mam te jedne. Co to za... Co? Dzisiaj o 11 pod Warszawą był wypadek, zginęła jedna osoba. Na szczęście Gimper siedział w domu, nagrywał piosenki na 2 miliony subów, które wbił przed chwilą. A żebyście wiedzieli, że już sobie teksty piszę i nagrywam jakieś pierwsze rzeczy. Wierzę w was, byczki. 2 miliony subów i stary Gimper i Gimson wracają. I pokazuje jak, co się dzieje, jak kupicie Winrara. Top 10 nielegalnych zgromadzeń. Tomasz Gimper Działowy. No ta, ja mój brzuch mojego. Nikt zupełnie nikt, ten jeden dzieciak podczas elekcji ze słabym netem. No i co, pajacu, jak to jest być samemu po drugiej stronie mema? To śmieszne. Krzyczał kwarantanna, zanim to było modne. O nie, nie oglądałem tych Madagaskaru, pingwinów chyba się nazywa, nie? Nie oglądałem. A nie, to się Madagaskar po prostu nazywa. Strasznie źle, idę się schować chyba. Emeryci, którzy zobaczą 14-latka wynoszącego śmieci. Jaka ta młodzież nieodpowiedzialna. Też emeryci. To prawda, niestety, no. Co mam powiedzieć? Mój stary i wujek śmiejący się z żartu o seksie. Dawid, jaki wkręcony. Ja udający, że niczego nie rozumiem. Kiedy ledwo co ogarnąłeś włączanie projektora i dostajesz polecenie zrobienia lekcji online. No lepiej to niż, że dostajesz polecenie zrobienia lekcji w telewizji. Kompilacja wpadek po pierwszym dniu już powstała. I osiąga nawet 2 metry średnicy. Ja teraz pokażę wam na mojej taśmie. O co chodzi z tą średnicą gniazda. Spójrzcie, tutaj mam zaznaczoną długość 2 metrów. Czyli nasze gniazdo będzie miało taką średnicę. Zobaczcie, nawet ja bym się do tego gniazda zmieścić i w nim trochę posiedzieć. A myślę, że nawet mogłabym jeszcze kogoś z was zaprosić i byśmy chwilę spędzili w gnieździe bociana. O wow, a PB ołów to mamy widzę. Ołów. Ołów występuje na stacjach benzynowych, jest benzyna bezołowiowa. O nie, jakie to strasznie niefortunne. Ołów, no to jest benzyna bezołowiowa, więc no ja bym powiedział, że występuje. W słowie benzyna bezołowiowa zdecydowanie. Tutaj mamy taki pierwiastek. Ołów występuje na stacjach benzynowych. Ołów występuje na stacjach benzynowych. Ołów występuje na stacjach benzynowych. Każdy metal jest ciałem stałym, ma budowę krystaliczną, czyli ma kształt... Dwie typy cukrzycy. Cukrzyca... O nie, dwie typy cukrzycy. Typu pierwszego to jest u małych dzieci i nastolatków do 13 roku życia. I to jest właśnie związane z tym, że nasza śledziona jest uszkodzona. O nie, bidni, co się dzieje? Nie wiem, co powiedzieć na to. W sensie, z jednej strony strasznie szkoda mi tych ludzi, bo widziałem gdzieś tam w komentarzu ktoś ze znajomych, po prostu jednej z nauczycielek prowadzących to, dał znać, że no, na przygotowanie do tego był jeden dzień, więc ja kumam też coś takiego jak stres przed kamerą, w sytuacji, kiedy oni pewnie nigdy tego nie robili. Kumam, że było to organizowane na szybko i no może wzięli osoby, które po prostu, no nie mieli czasu, żeby wybrać odpowiednie osoby do pracy przed kamerą, które na ludzi sobie z tym poradzą. Nie wiem, czy to było nagrywane, czy prowadzone na żywo. Jeżeli było prowadzone na żywo, to no idzie po prostu chlapnąć takie głupoty, jak się nie ma doświadczenia. W sensie, nawet jak się ma doświadczenie, to się zdarzają wpadki, więc no trochę jest mi ich szkoda po prostu, bo zazwyczaj ludzie, którzy prowadzą rzeczy przed kamerą, mają sztab ludzi, który dba o to, żeby takich pomyłek uniknąć. Nie jest tak, że prowadzący są magicznie super mądrymi i oczytanymi ludźmi. My na YouTubie mamy montaż i to powoduje, że jak ktoś się przejęzyczy, coś powie źle, to montażysta to po prostu wytnie. Albo jak sam się na tym złapie, to mogę powtórzyć jakieś zdanie kilka razy.
jeżeli zreflektuje się, że zrobię błąd. Mogę coś dograć później i monterzysta to domontuje. A jak jest na żywo, to ma się tutaj ucho, ma się często prompter, z którego się czyta, jakieś notatki, znaczy ma się mnóstwo rzeczy, które po prostu zapobiegają tego typu rzeczom, albo można się wcześniej przygotować, czy ma się research. Plus, ma się dużą dozę doświadczenia w pracy przed kamerą. Ergo, nie winiłbym tych ludzi, którzy tak nie winiłbym tych ludzi, którym te wpadki się zdarzyły, tylko winiłbym całe tło i backstage, że nie zadbali o to, żeby odpowiednio to przygotować, żeby mogło dobrze działać. I to może brzmieć... To może być bardzo nieoczywiste to, co mówię, bo no ale jak to? Przecież to ta osoba się przejęzyczyła. Tak, ale ta pani, co pomyliła truskę ze śledzioną, to możliwe, że jakbyście w sytuacji niestresowej ją zapytali o to samo, to jakby ona ma tę wiedzę, ona to wie, tylko... W stresie związanym z tym wszystkim, jeżeli nie jest przygotowana, nie ma ekipy, pierwszy raz występuje przed kamerą, to tak, takie rzeczy mogą się zdarzyć, nie? I raczej bym tutaj patrzył w stronę produkcji. Albo po prostu nie powinna pracować przed kamerą, nie? Bo jakby może po prostu na szybko ją złapali, bo gdzieś tam po znajomościach czy cokolwiek. Nie było czasu, żeby to szybko organizować. Podrzucam to dlatego, że też występuję przed kamerą i też występowałem na żywo i wiem, z czym to się je i widziałem różne osoby pracujące przed kamerą, łącznie z tymi, które w momencie, kiedy włącza się nagrywanie, natychmiast zapominają, jak się nazywają. I to producent powinien zadbać o to, żeby wszystko wyglądało dobrze. Ale wpadki śmieszne i tak już niezależnie od tego wszystkiego. Wiecie, co jest jeszcze śmieszne? Ten memik. Administracja usuwa chujowego mema. Hajsownik, dodaję go kolejny raz. Administracja. To uczucie, kiedy jesteś potężnym włodarzem, a oni nie potrafią nawet napisać poprawnie twojego imienia. Wajtek Gola. Kiedy bierzesz dwa żelki witaminowe, ale się skleiły i wzięłaś cztery. Zdecydowanie. Baranek Boży, grzechy świata. O nie! I tym pozytywnym akcentem kończymy tego Overwatcha. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Odmeldowuję się. Subujcie mój kanał, tak się zakręciłem, żebyście to zrobili. I wbijajcie na Zagrajmy z Gimperem. I wysyłajcie swoje fanarty pod hashtag Teamplay z fioletowym serduszkiem. To będziecie w kolejnych overkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!